Jako wódz naczelny armii Polski pragnę notyfikować rządom i narodom wołującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat rządziła nad losami Polski. Przez ustrój zbudowany na początku sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą. Mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski. Niemniej wyrazimy w tej sprawie formalnie wolę naszą. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.